Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego odcinka z serii Disciples 2 na modzie Dziejny Vendar z mapki od pana Pyrka Krwawe Wzgórza. I ja bym chciał żeglugę ci dać, żebyś na pewno złapał tego kunia. A ja tu nie wskrzeszałem jeszcze. Wskrzeszenie, leczenie i zrobimy takie coś. Zobaczymy, jak będą atakować w tym momencie cwaniaki. Ach, uciekacie. Takie buty. Ach, ucieknie jeden, serio. To możliwe, że zrobi Rózgowicza. Przez to, że jeszcze ma tu żywego bohatera. Chyba, że go dopieszczę jakąś zamiecią. Nie chce mi się, żeby on tu był. Dobra. Po robocie. Ależ oczywiście. Dobra, nie wiem. Jakieś sekretosy tu przegapiłem, myślicie? Ja bardzo do przodu tę serię nagrywam znowuż, więc jeżeli... O! Moje ulubione. Też bardzo lubię. Nie, no, no, to jest potężny sekretos. Tak coś czułem, że tutaj coś będzie. To jest takie zbyt trudne miejsce, takie... Wiecie. Dobra, tam. Jutro se zaatakuję, spoko. Inicjatywa, szanse trafienia mogę zaklęciem jednym zrobić. Inicjatywa ważniejsza teraz. Dobra. No tę jedną taką droższą korci wziąć, to wziąłem. Teraz fajnie im się udaje wszystko. No już miałem tam w kilka odcinków temu jednak te sytuacje z nieudanymi kradzieżami. Tyle złota poszło na to. Teraz wszystko jest ok. Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. Załatw kolegę. Dobra, już tutaj quick fight'cie. Się nic złego nie stanie. I tutaj to samo. No, jakiś węcik. Serio, zdążył uderzyć. A, bo ja inicjatywy nie mam takiej fajnej, jaką bym chciał. A co tu jest? W sumie nie kojarzę, żebym zaglądał do tego sklepu. Możliwe, że zaglądałem, ale nie pamiętam, co tam jest. Weźmy leczenia. Aha. Aha. Ależ oczywiście. Nie, ja bym tu zrobił jeszcze tych złodziei, bo tu jest jeszcze dużo fajnych rzeczy, które bym chciał mieć. Tak jest. Te 150 to tam będę chciał wykupić, nie? Więc. Ależ oczywiście. Spoko. A tu zróbmy jeszcze jednego złodzieja od razu, byśmy sprawdzili to. Jakie tu przejście pomiędzy budynkami? Ciekawe, czy zamierzone. A też są jakieś takie. No, 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 no. Weźmy to. Czego sobie życzysz? Okej, okay. Też sobie tutaj pokupuję trochę tych 50-tek. Właśnie, coś by się przydało też sprzedać pewnie. Nadal może się to gdzieś przydać, myślicie? No nie sądzę, żebyśmy trafili na istotę z odpornością na oręż, która nie ma odporności na śmierć. Więc raczej mi się nie przyda. Plus nie chcę tej klątwy. Olać to. Tego na pewno nie będę chciał. Tego też, tego też. No to może, bo nie mam co robić z Manegaju.
Można by tymi entami jakieś ruiny sprawdzać. No to musi zostać, to jest super. To olać. Za 80 tylko. No ta kula mogłaby być warta 160. To wywalić. No i tutaj potężne rzeczy. Dobra. A weźmy też te poty do pancerza. Gdzieś tam może sytuacyjnie sobie będę je pił. A szanse trafienia nie. To mogę wziąć. I te mogę wziąć. Dobra. Oczywiście. Ty tutaj jeszcze spróbuj zawinąć. Co byś chciał zawinąć? Więcej inicjatywy? Wrażenia. Albo wskrzeszenie może, bo chyba nie mam też wskrzeszeń. No nie mam wskrzeszeń. Ależ oczywiście. Dobra, załatwiamy to. Naprzód, chłopaki! I teraz tutaj chyba, co? Jeszcze to by się chciało zrobić i to. Tutaj bym później... Prawdopodobnie to jest endgame. No się endgame'em to w ogóle jest podbicie stolicy pewnie tych miast. Ale nie, nie tylko. Tam chyba coś więcej trzeba było. Ruiny. Abaddon, Acheron. Drzewo życia. Abaddon i Acheron będzie na pewno u demonów. No bo to wiadomo. No chyba. Ale drzewo życia może być u elfów. Powinno być. U elfów. Czego? Dojdziesz do niego? Dojdziesz. No to dawaj go od razu. Pomordzie go tam. Klepaj. Uciekł. Nie, nie uciekasz. Możliwe, możliwe, panie. Co pan? Dobra, lecimy w tych undeadów tutaj. Chwila, tam ruina jakaś jest na dole jeszcze, niesplądrowana. U Imperium. U tych aniołków. To, katedra jakaś. Wchodzimy w ciemno? Wchodzimy, nie? Bez pancerzy. Mocny jestem. No, easy. Bardzo easy. Jakiś paladyn chociaż tam mógł być. Wojenne dziedzictwo. Co to robiło? Damy tobie. Dobra, teraz idziemy tutaj. Oczywiście. No, oczywiście. Weź wskrzeszenia, bo mało mamy. A, dobra. W imię bogini losu. Tak jest. Weź to. I wykupmy też te 50 i tylko to. Już nic więcej. W sensie te ochrony możliwe, że będę chciał też później, ale na razie olać. Ależ oczywiście. Oczywiście. Nie, nie chciałem w sumie tego nawet kraść, ale dobra. Coś tu jeszcze jest godnego do wzięcia. No, inicjatywy też już tam dosyć dużo się udało zebrać. No, mógłbym chcieć więcej, ale to na razie też nieważne. Czego sobie życzysz? Czego? Dobra, ty tu dojdziesz. Ale jest oczywiście. Więc okej. Idziemy. W imię bogini losu. Dobra, dygaj tu. Wszystko tutaj oddaj. Poty też.
Jak z shiftem zrobiłem, to ściągnęło również mikstury, które miał założone tutaj, nie? Masz to i to i to i to i to i tyle, tak? No dobra. Załóż to. Ok. Mamy podróżczką w razie czego Enta, żeby tym sprawdzać ruiny, bo nie mam co z tą maną robić. Mamy kolejne 20 do pancerza, czyli samymi zaklęciami już bez sztandaru mogę wymaksować armor, tak? 76, 8, no. No mogę. Mogę nawet bez tej lodowej tarczy już z pierwszego poziomu wymaksować. Chyba. Nie, nie mogę. Znaczy mógłbym, gdybym sztandar założył, to wtedy tak. Czego sobie życzysz? Nie, czekaj. Chwila, 33, 66, 86. No nie, nie potrzebuję już ani lodowej tarczy, ani sztandaru, bo przecież oni sami z siebie mają też tego pancerzyka tam 15 najmniej. No to, a ja potrzebuję tylko 80 zapewnić, a zaklęcia mi tam 86 dadzą. No, dobra. Dobra, dobra. Lecimy. O, dochodzę, fajnie. Arcywampir. Czy ty nie jesteś odporny na wyssania? Nie jesteś. Śmierć jakaś słaba tam jest, patrzcie. Patrzcie, co to jest. Co to jest jakieś słabe. Nie takie słabe. Patrzcie na to. Ty, właśnie, 11 HP mu zostało. To przecież to by mi tam przypierdzielił, nie? Ostro. No to tak wygląda, że w jednostkę, w którą by kliknął, zadałby mniejsze obrażenia, ale jakaś inna losowa by dostała tam ostro. A walka trochę taka jednak ciężka, co się tu prezentuje. Znaczy ciężka. No mimo wszystko straty są, o to chodzi. Jakieś tam rany. No, jednak nie. Okej. Ależ oczywiście, ależ oczywiście. Chwila, bohater miasto mi zajmie. Zapomniałem o tym tutaj. Ale to nic. Jakoś się to porobi. Weź tu żeglugę i idź tutaj, tędy. A nie tamtędy. Cyk. Uciek. Dobra, trzeba go. W sumie to trzeba by go najchętniej tym pierdyknąć. No, zawiedliście. Fest. Dobra. Wolałem to już zająć, bo. Chociaż nie, jak już zabiłem bohatera, to już nie musiałem tego raszować. Bo bałem się, że jak bohater by jednak żył nadal, no to by tu jeszcze jakiegoś rózgowicza wypuścił, by mi tu jakiś burdel zrobił. No ale jednak bohatera zabiłem, więc jedyne co by się stało, to by tu wykupił po prostu jakieś jednostki, które bym po prostu sobie zabił dla Czego expa, sobie spoko. życzysz? Gdzie to piwo? Gdzie to piwo? A co, ty to powiedziałeś? Ty też masz ten tekst, gdzie to piwo? Czego sobie życzysz? W sumie nie słyszałem wcześniej, żeby tak mówił. Na dziadka by się chciało, nie? Takie rzeczy. Na dziadka. Czy tutaj też by się przydało tak naprawdę na działo? Ale dostanie dziadek. Masz tutaj. Lecz się, fest. Dobra, teraz tu. W ten sposób. Cyk. Mogłem dziadka do przodu w sumie. Skoro już ma wampiryzm, to. O kurde! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś w ogóle? Co? Co?
Jeb po mordzie. Dobra. Dziadek do przodu. A dziadek nie ma już więcej pancerza przypadkiem? No ma przecież pancerza 20 i HP więcej. No to działo się już nie nadaje do przodu w ogóle. Zwłaszcza, że dziadek jeszcze wampiryzm dostał. No przecież. Jak znajdziemy jakiś przedmiot do pancerza lub HP, no to, to w działo będzie szło już. Aha. Okej. To na razie olać. Ja bym tu zawrócił, ale może pająki przy okazji? Nie, w pająki to byśmy się tam wbijali. Dobra, to lecimy w tytana. Najpierw tytan, później ta szamanka, później pająki i jakoś te elfy będziemy czyścić, nie? To tutaj... A właśnie tu coś jest jeszcze. I tam... A właśnie, ja to odkryłem dosyć dawno i to jeszcze jest ten ołtarz jakiś. No, zobaczymy, co tam się będzie działo później. Na pewno nic nie zostawiłem w żadnym mieście. Nie, dobra. Czego? Ależ oczywiście. Mhm. To zaklęcie demonów za 75 obrażeń to pewnie tej śmierci many też sporo spala, nie? Tak zakładam, że z 200... nie, 100. No przydałaby się jeszcze gdzieś mana śmierci ewidentnie. Bo to jest tak naprawdę trzecia najbardziej potrzebna mana u górskich klanów. A tak się składa, że więcej do tej... O nie, piekielnej... Znaczy się piekielna jeszcze tutaj jest, nie? No ale ta śmierć druga by się przydała. Gdzieś tutaj w okolicach pająków mogłaby być taka mana śmierci gdzieś tam upchnięta. Przydałaby się. No. Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. No dobra, to już jest łatwiutkie. Naprzód, chłopaki! Później szamaneczka. Tutaj tobą. Na chwałę klanów. Tego weź zabij, bo on najszybszy jest. Ależ oczywiście. No tu już są mieczyki, ale chyba sobie poradzimy, co? Bez jakichś niespodzianek. Dobra. No i te pająki trujące, straszliwe, spoziomowane. Zobaczymy, jak będą mocno truły. Trucizna w to nie może wejść, nie? W niego wejdzie, ale... Dobra, na razie tak niech będzie, najwyżej później podmienię. No bij. No ładnie się to prezentuje. Ale no tego nie załatwię. Ale dobra, bitu. Tam. Okej, kolejny poziom na bohaterze. Jest ruina. Kryjówka czarnej wdowy. Ależ oczywiście. Na samym dole najpierw zobaczmy. Aha, te obrażenia, inicjatywa. No fajnie by to było wziąć. Obrażenia. HP. No weźmy to. Uderzenie energii. Niech będzie. No i mamy już teraz 62 inicjatywy. Ze sztandarem. Dobra, w ciemno tu bym wszedł. Tylko jakoś stąd. A, o,
W dwa cele, przednio lub tylna, za 164 mówisz? Aha. Ała. Boli. A właśnie, trzeba by znowu zrobić to kombo z obrażeniami, nie? Z tym z talizmanem i ze wsparciem. Hełm. No mamy hełm, który dawał 5% inicjatywy. To mnie na pewno interesuje. No to jest podtankowość, HP i pancerz, to whatever. Nie interesuje mnie. Ale oczywiście. Dzień dobry. Na chwałę klanów. Mhm. Ależ oczywiście. Dobra. Naprzód, chłopaki. A no już ma 16 poziom. To już wiemy na pewno, że nie będzie trzeciego poziomu wsparcia, bo maksymalny poziom, taki powiedzmy najpóźniejszy, w cudzysłowie, jaki można ustawić, żeby się jakieś tam umiejętności odpalały, wzmacniały czy coś, to jest właśnie 15 poziom, nie? Już nie można ustawić tak, żeby jakaś umiejka się odpaliła na poziomie 16. 15 to jest maks już. Czyli jak już macie jednostkę, która ma ten poziom 15-16 i się tam nic w umiejętnościach już nie zmienia, no to już się już nie zmieni. Już nic tam bardziej się wzmacniać nie będzie. No, to się obydwóch już mogłeś podpalić. Masz pomarańczowe mieczyki w ogóle, tam najwyższy czas. Dobra. Te ruiny robiłem. W to miasto podchodziłem od tamtej strony, ale się tu musiałem wycofać, było trochę za groźnie. No teraz pewnie będzie już easy na klatę, nie? Ale rzeczywiście, Thor na Iron Fist. Naprzód, chłopaki! Cyk. On bije całą trójkę z przodu, nie? Te, że krytyki jakieś. Powalony. No, ten się trochę podleczył, no tak. Ten się wyleczył, bohater tankowny, jest okej. Chciałoby się złodziejem jednak znowu zaszpiegować. Oczywiście. A tobą w razie czego bym skoczył po te poty na ochrony. Nie będę ich kradł, kupię normalnie jak człowiek. Aha. Jestem zajęty. To przez tego złodzieja? Bracia, oto jesteśmy na granicy terenów elfów. Oh no shit. Niebawem poczują smak naszej zemsty. Czekajcie, widzę strażnika na horyzoncie. Faelarin Flameheart. Krasnoludy, zatrzymajcie się. Nie macie prawa wkraczać na nasze ziemie. To terytorium elfów, a wasza obecność jest tutaj niepożądana. Thorin, ten elf wygląda na zdecydowanego. Może powinniśmy spróbować negocjować. Negocjować? Z elfami? Nigdy! Jesteśmy tutaj, aby odzyskać to, co do nas należy. Nie mamy czasu na dyskusję. Faelarin Flameheart, słyszałem o tobie. Podobno jesteś jednym z najlepszych łuczników w elfiej armii. Ale to nie zmieni naszego celu. Musimy przejść. Jeśli to bitwy szukacie, znajdziecie ją tutaj. Ale ostrzegam was, krasnoludy. Nasza dobroć wobec was to już przeszłość. Wasza inwazja zostanie ukarana. Jojojo. A tu nagle ma gościu ten... nieskazitelność, nie? Ale to chyba już teraz by się to pojawiło. No, nawet tego zwoju bym chyba nie miał już do wyboru, nie?
Tak, już byłby dead od razu. Byłaby deaduwa. Tutaj co jest? Aha, to jest ten neutralny gryf, wysokopoziomowy. No to on przypierdzieli ładnie, nie? No ale no niewystarczająco ładnie, żeby tam je jakoś pozabijać. Jakie tu były ochrony? Przed powietrzem, woda. Woda. Jakie ja ochrony tam miałem, a czego mi brakowało? Mamy na lód. Mamy jakiś ogień. Mamy na światło. Aha, i nie mamy na wyładowanie ani na powietrze. Znaczy się, wyładowania i powietrze to mam jeszcze w zwoju chyba jedno. Co? Ognia to my tam też mamy, tak sami z siebie mają ochrony, nie? Na lód coś mam. Na naturę może. Za 500 jest na naturę i na wyładowania też za 500. I na lód za 500. To jest są po 400. No wyładowania jest, wyładowania elektryczne są dosyć pospolite tak naprawdę teraz, to nie jest takie unikalne. Także wyładowania mogłyby być za 400, natura za 500, ok, natura jest. Aczkolwiek z drugiej strony tak naprawdę źródła rzadsze, takie właśnie powiedzmy legendarne, których praktycznie nie ma nigdzie, to właśnie te mikstury powinny być najtańsze tak naprawdę, no ale no, tak naprawdę jeżeli już coś ma takie źródła legendarne, to pewnie jest to jakiś bosior, więc uchronić się przed jego jednym atakiem to jest jednak big deal. Weźmy tę naturę, może się to przyda. Ten lód, tam, nie wiem. No to mówię, pod miksturą to mamy, lodu już mamy tam dwie. Dobra, olać. Tu sobie jeszcze przypomnę, co było, bo tam też jakieś były ochrony, które olałem. Naprzód, chłopaki! 50 inicjatywy, mówisz? A, bij to. Łe, panie. Wow. Pewnie jakieś te elfickie zakręcia będą. To trzeba tu złodzieja puścić. To to trzeba zająć. Halo, halo. Znaczy dobra, sprawdzę najpierw osobiście, bo może kupię coś. Ależ oczywiście. Jak człowiek. Mhm. A, trzeba cię zabić. A, odkrył mojego szpiega już. Chwila, moment. Cio, maty. Matte kudasai. Dam sobie radę. Pojedynek. Cyk. I szpiega damy jutro. Ziemia. Nie, czy na ziemię to ja też tam mam sporo przecież. Natura. Dobra, już olać. Jest okej. Co tutaj jest? Ciernie jakieś. Gąszcz, mniejsz, rój, zamęt. No nie ma tu nic takiego fajnego. No co, no te ciernie, te gąszcz opluć, to mogę wziąć i rój, i tyle. Znaczy, zamęt w sumie fajny by był do zmniejszania tej inicjatywy tak naprawdę. Wolałbym to wykraść, ale już. Dobra, kupię. Ten gąszcz chyba opluje, nawet nie będę się tu fatygował nigdy żadnym złodziejem. Naprzód, chłopaki! O, Holender, panie, co pan taki żywotny? O, panie, dziadek jest szybszy od tego w ogóle, wartownika. Ale to ma chyba na lód coś, ojejku, to walnie mnie. Ale dobra, trudno. Ała! Ała, 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 chwila, chwila, ma matę. No to jeszcze za 68 od lodu stanie. Ach, tu mogłem... wait. W sumie to by mi nic nie dało ostatecznie chyba.
Nawet gdybym tobą zwajtował i tobą bym uderzył tu i tu, to i tak nie dałbym rady wszystkiego pozabijać i tak. I tak czy siak by doszło do jej tury, więc whatever. Dobra. U elfów też pewnie jakiś sekretos będzie, nie? Tak jest, czego? Ależ oczywiście. Tak jest. Sru. Ojoj. Ojoj, ten ma też przebicie. Poziom to będzie, dobra. W razie jakby mnie coś jeszcze tu chciało zaatakować, nie, no to będzie ok. Nie, nic więcej nie atakuje. Dam sobie radę. Dobra. Odygaj tam. No dobra, jakieś tam ochrony masz do przekazania. Czego sobie życzysz? Dobra, wchodzimy w to miasto, co się może słabo stać tutaj. Naprzód, chłopaki! Będzie event, że będą mnie atakować nagle, odbijać? Nawet jeśli, to mam pancerz na mieście plus 30, więc... chyba będzie sztos. Bracia, zdobyliśmy pierwsze miasto elfów. To było trudne, ale udało się. Teraz musimy być gotowi na ich reakcję. To miasto jest nasze, ale czuję, że elfy nie odpuszczą tak łatwo. Musimy być przygotowani na ich kontratak. Zabezpieczmy miasto i przygotujmy się na kolejne starcie. Jesteśmy na najlepszej drodze do zwycięstwa. Nie mam złota, żeby rozbudować do 5, więc tylko plus 25 do pancerza mam, niestety. Ależ oczywiście. A zostanę tak po prostu. Ależ oczywiście. Może zaatakuje sam ten gościu przed miastem. Nie, nie atakuje. To bida. Ło, panie. Dobra, lecimy w jakieś pancerze. Na pewno nie to. To. I bym sobie wrzucił jeszcze to. Czego sobie życzysz? Nie wiem, inicjatywa chyba nie. Chyba pancerzyk jeszcze dodatkowy. Niech będzie to. I jeszcze lodowa tarcza. Bez piątopoziomowego zaklęcia. 93. Tutaj 88. Tu jest najmniej. 93, 95, 95. Dobra. Dajmy sobie jeszcze siłę. Kantyczkę nie bardzo, nie? Bo to też za śmierć. Nie chcę tego zużywać, ale to mogę dać. Mamy bardzo dużo tej many. Tu jesteś, nie tu. Czyli tak mogę rzucić, żeby jeszcze tego nie bufować tutaj. Dobra. Naprzód, chłopaki! Ach, krytyki jakieś potężne. Do tego. A ty cholero. Lanca i Luna. Czekaj. O, panie.
To już widzę, że się nie będzie opłacało tutaj tego combo robić na nim ze zwiększeniem obrażeń z tego. To będzie trzeba na tym prędzej, bo on już sam z siebie razem z tym ważycielem tam już prawie 400 obrażeń wyciąga. Dziadzio. A 500 jest maksymalnie na modzie, nie? Oryginalnie było tak, że wszystkie jednostki za wyjątkiem bohatera wojownika mieli maksymalnie 300, bohater wojownik 400. Nie pamiętam, czy bohater łucznik też nie miał 400, ale chyba 300. A na modzie wszystkie jednostki mają maksymalnie 500, za wyjątkiem bohatera wojownika, który ma maksymalnie 600, nie? Chyba jakoś tak było. Co, tu nie ma sekretosu? Tam się coś świeci, patrzcie. Jakiś piksel się pojawia i znika. Co to jest? Ktoś zgadnie, co to może być? Ja zgaduję, że to jest jakaś latająca jednostka i to jest kawałek czyjegoś skrzydła. Może nawet uda mi się to sprawdzić. Serio? To się rusza? To pulsuje, to się zwiększa i zmniejsza ten kamień. To się to oddycha. O panie. O, jest Abaddon. Wieża Nibora. Posiadam wiele czarów. Chodź, zobacz moje zakręty. Zobacz. O, smokeł. Chyba też w niewidzialności był, co? PD Max. Dobrze. No taka armia. No nie jest to groźne, bo wiadomo, nie mają oparzeń, nie mają jakichś tam trucizn, tego typu rzeczy, więc no tam 95 pancerza się da i można powiedzieć, że wszystko tutaj tak naprawdę bije 20 razy mniej. Także wiecie. Tak naprawdę jakby każdy jeden by tam bił nawet 500, to by można pomyśleć, że każdy bije 25, a nie 500. A co to jest w ogóle? Jakieś 25 obrażeń. Panie, co pan? Na chwałę klanów! Dygaj tam? Nie, ty miałeś tam. Znaczy, w sumie to ty też możesz. Ależ oczywiście. Ależ oczywiście, panie, co tu nic nimo. Co, odbija to miasto coś czy nic? Jakiś event będzie? O wy cholery. Aha, zwykły enciór. Rozbuduję to, żeby było rozbudowane. Ale oczywiście. Nigdzie nie widziałem jeszcze tych dodatkowych gruzów jakichś, nie? Które były w tym miejscu. Nie udało mi się ich nigdzie indziej znaleźć. Był event, że tutaj trzeba się kilofem przekopać, coś tam było gadane. Ale dalej gruzów mimo nie widzę. Żeby jakieś specjalne skarby wykopać. Tutaj jakieś mogłyby być, ale chyba nie ma. Dobra, wbijamy się w was. Bez pancerzy. Bez pancerzy, nie? Tak po prostu. Dawaj, wychodź. O panie. O panie. Cyk. No, bo tak nim strzela, to nigdy nie wykorzystuje faktu, że ma przebicie, nie? Walmiśka. Walmiśka. I wal wszystko. I ciebie tutaj. Ty masz chyba najszybszą animację ataku, najszybciej to zabijesz. No to co? To dalej, nie? Naprzód, chłopaki!
Jakiś expik zawsze jest. Tak, teraz można. No ten mógłby też się zartelizować, że tak powiem. Czego sobie życzysz? Nic, miniatura. Niczego sobie nie życzę. No, trzeba się go pozbyć. Trzeba się go pozbyć. Nie dochodzę, więc żeglugą trzeba sobie pomóc. Licząc na to, że trochę zmienisz trasę i dojdziesz, dojdziesz. Dobra. Ty tu tankujesz, ty tam tankujesz. O ile będzie walczył, pewnie nie będzie walczył. O. Możliwe, możliwe, panie, co pan? Troll tu jakiś jest u tych. Oj, martwy goblin łucznik. Latarnia elfów aktywna. Czy to jest jakiś event w związku z tym, czy to tak na ozdobę? Cyk. Cyk. Ała. Echtunga. Cyk. Jeb, pomochuj. Czy tam coś jest? Jest kolejny troll z cyklopem. I nie tylko. Dobra. Damy radę, nie? Bez żadnych tam armorów dodatkowych. Dobra, ty masz ochronę na lód. Trzeba ściągnąć ochronę tym. Tutaj jest mniejsze obrażenia w razie czego. Jo. No spoko. Ty zwejtuj, ty wal, ściągnij temu ochronę. I teraz uwaga. 103 plus 57. 103 plus 177. I cyk po mordach was. I cyk jeszcze raz. Okej. Wezmę regenerację, jakieś tam tego na słabe tutaj rzeczy. To jest złoto. Można by w sumie wziąć Rózgowicza, zachachmycić. Bo tak się składa, że ja tego złota raczej nigdy nie uzyskam, jak tu jest stolica. Wanilię bym uzyskał. Na modzie nie. Ależ oczywiście. Co, za blisko stolicy jestem twojej? Pewnie tak. Dobra, wchodzimy w to. Co wy robicie? Obniżacie inicjatywę na piątym poziomie. Nie, chwila. Aha, poniżej 50%, dobra. No i na piątym poziomie też, ale to... Hendalue tutaj trzeba zabić. Hendalua! Nie będzie Hendalua. Tutaj, on się tutaj wyleczy tym hitnięciem. Pani. No tam, dygaj.
No, tu zostań, bo pewnie zaraz znowu coś wylizie. Krakersy byśmy chcieli zrobić. My ciebie na środek. Naprzód, chłopaki! Tu jeszcze jakiś smokeł. Tutaj żegluga. Tamto przy okazji spróbujemy zachachmycić. O ile się będzie dało. Uda mi się go zabić, zanim zaatakuje. Może, może. Oparzenie? Dobra, będzie martwy. Dobrze. Serio? Tu była na śmierci przez cały czas i nie zauważyłem tego na mapie. Cie? No, no była, no zobacz, no była. Dobrze, dobrze, to jak tu jest, to tu już nie musi być, spoko. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. W sumie nawet nie była jakoś bardzo dobrze broniona przez jedną istotę, tak naprawdę można było tę walkę zrobić pewnie już dawno. A jest tutaj też to. Magiczna ochrona, a tutaj HP, pancerz, inicjatywa znowu, a weź to, weź sobie. Naprzód, chłopaki! I sru po mordach tutaj. Ten by mógł mieć trochę więcej też inicjatywy, nie? Bym mógł tak dobić ładnie ich obydwóch naraz. To nie jest ruina, nie. Tu jeszcze coś mamy. Splądrowane. Naprzód, chłopaki! Dobra, od frontu to, czy od dupy strony? Obojętnie. Wezmę od frontu, bo to bym przekazał od razu mikstury. Dobra, teraz tamty guy. Jak to zajmę, to tu będzie robił bohaterów i tu będzie chciał atakować, nie? Czego sobie życzysz? No, tu robi i tak czy siak chce iść i atakować do góry. Dobra, żegluga. Ja nie dochodzę, mimo wszystko. No to... górą. Tego trzeba załatwić. Naprzód, chłopaki! Niemożliwe! Oczywiście! Ty tam, the guy. W imię bogin losu. Też tam iść. Ależ oczywiście. Dobra, tu chyba już nic takiego groźnego nie było, bo ja to już dawno odkryłem, nie? Łatwo. Do niczego nie dojdę już, szkoda. Czego sobie życzysz? Jak przejmę to miasto i tutaj wyczyszczę to, to sobie pójdziemy tam w smoczka. I tam za tym smokiem jakieś demony jeszcze są na mieście. Neutralnym. Naprzód, chłopaki! Dobra. Po robocie. No. W imię przodków. Dobra, tu nie ma rózgi, ale jest ten
elfów, nie? Ta kopalnia mimo wszystko. W imię bogin losu. Nawet użyteczne, że... O, fajne. No pokradłbym. A stąd mogę wypuścić złodziei. Ze dwóch w razie czego, bo jeden to pewnie nie da rady. Jestem zajęty. No już te zaklęcia już mnie jakoś mocno tam nie bolą. Zwłaszcza, że tam część moich jednostek też... Co on użył? Inicjatywę mi zmniejszył. No spoko. No i? A, to jest to, czego użył na mnie, tak? Obniżę inicjatywę wszystkim drugim jednostkom. Tylko, że te z przodu nie otrzymały tego efektu. Nie wiem, czy jakieś ochrony miały, czy co. Nie zwróciłem uwagi. No, bo tutaj była też zmniejszona, nie? Na strażniku góry, na tych dwóch z tyłu. Możliwe, że z lodu coś było, bo tutaj jest lód, tu jest lód, tutaj lodu nie ma, tutaj też nie ma lodu i tutaj nie ma lodu. Możliwe, że to było jakieś obniżenie inicjatywy od lodu. Dobra, miasto chcę zająć. Naprzód, chłopaki! Cyk. Bracia, zdobyliśmy drugie miasto elfów. Nasza siła jest niezłomna, ale elfy są wściekłe. Czuję, że ich zemsta jest blisko. To miasto było silnie bronione, ale pokazaliśmy naszą determinację i wolę walki. Elfy są wściekłe i zdesperowane. Ich rządza zemsty może być niebezpieczna, ale my jesteśmy gotowi. Krasnoludy, wasza rządza krwi nie zna granic. Zniszczyliście nasze domy i nasze rodziny. Nasz gniew pochłonie was i waszego boga, a po was zostanie tylko wspomnienie. No nie wiem, tamte elfy nic nie zrobiły, tutaj też pewnie nic nie zrobią. Nic tu nie ma. Ale rzeczywiście. Idziemy tutaj. Good focus, bro. Ej, ty już się uspokój. Uspokójcie się, wy cholery. Zapomniałem, że to jest taka armia upierdliwa, pełna strzelców. Jakieś gunnowo. Faleryjnie, walczyłeś dzielnie, ale nasza determinacja była silniejsza. Nadszedł czas ostatecznego rozstrzygnięcia. To była tylko pierwsza przeszkoda. Musimy być gotowi na kolejne... bitwy i wyzwania. Nasza misja jeszcze się nie skończyła. No tak. Dobra. Cyklop taki fajny, pomarańczowy, ta. Pytanie, czy agresywny? To chciałem. Jestem zajęty. Też będziesz próbował. No i ty tu będziesz to zgarniał zaraz, nie? Ależ oczywiście. Teraz ze stolicy będą bohaterowie wychodzić. Oczywiście. Suń dupę tu jeden kroczek. I spróbuj zajumać jeszcze coś. Możesz to wziąć. Też jeden kroczek. No się ty i tak byś musiał ten kroczek wziąć. To weź. Nie wziąłeś, trudno.
czego? Dobra. Ty możesz to sobie założyć, nie? Jakiś pancerzyk, ochrona przed ziemią, zawsze coś. No a te do inicjatywy rzeczy to trzeba tam przekazać. Idź tu. Ależ oczywiście. Weź to, wyrzuć. Przy okazji to, to, to. Ależ oczywiście. Cyk. No i dobra, no i permanentną inicjatywę na pewno będziemy chcieli tutaj, bo brakuje ci ciągle. W połączeniu ze sztandarem to już będzie miało więcej sensu, nie? No, 45 może być. I tobie jeszcze, nie? Ze sztandarem tutaj to już dopiero jest sens, nie? To już jest sztos. A to inicjatywę też daje, ale to mi niepotrzebna już na tym etapie. Dobra. Robimy węża. Dziadek przed wężem. Ale bohater nie. Bohater już wolniejszy. Dobra. Oczywiście. Tu jest teren elfów. Możliwe, że jakąś kopalnię tam już zahachmycił. Chyba, że tam też te tereny elfickie były od razu. Tu mogę. Aha, tu trzeba dołem. Aha, to jest połączone w ogóle z tym. Myślałem, że tu będzie zasrane górami i że tutaj, żeby się dostać, to trzeba koniecznie tędy. I że tu jeszcze jakaś kopaleńka, może będzie skitrana fajnie. Ale nope. Aha, i tu w ogóle przejścia nie ma. Tu nic nie ma. Chyba, że jakiś secretos. Ale nic nie widzę. Gruz? Ten gruz? To jest to samo, co było tam? Już znikło, więc nie mam porównania. Ale możliwe, że to będzie do wykopania. Jestem zajęty. Dobra, ty się musisz, nie wiem, gdzieś tutaj trzymać pewnie na środku. Będziesz łapał bohaterów. Chyba, że tutaj byśmy po prostu zrobili jakąś obstawę. Na elfy to... Ja wiem... Trzech ciapciorów? I dwa krasnoludki? Chyba byłoby najlepiej, nie? Bo tylne, bo jednostki tylne takie u elfów nie są zbyt żywotne, więc takie ciapciory będą super. I tego nie powinien chcieć atakować. Co za tym idzie, ty możesz po prostu tutaj stacjonować tylko. Jestem zajęty. Ale oczywiście. Tak jest. Czego sobie życzysz? Dobra. I myślę, że w tym momencie można by odcinek zakończyć, drodzy Państwo. Będziemy w kolejnym odcinku sobie rozpracowywać tego smoka. To miasto. Będziemy tutaj kopać i tu pewnie w tych gruzach będzie można kopać, mam nadzieję. I możliwe, że w kolejnym odcinku już wyczyścimy tutaj wszystko razem ze stolicą elfów. W ogóle co do drzewa tych elfów. Miałem nadzieję, że gdzieś tu... A to? A, drzewo życia. Tu jest ta ruina. Dobra. To jest to. To będziemy... No, prawdopodobnie będziemy robić i stolicę, i to drzewo. Będziemy się tam w pełni buffować. Na ten moment to będzie wszystko, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.